można powiedzieć, że eventy dla dzieci skupiają się głównie wokół dwóch dat w kalendarzu. No, nawet wiem chyba jakich. Nie jest to tajemnicą dla nikogo w branży animacyjnej. A powiedzmy to 1 czerwca, 1 czerwca 6 grudnia. I 6 grudnia. Jakie są imprezy, eventy najbardziej problematyczne? Problematyczne? Myślę, że problematyczne są takie, w których dorośli robią problemy, wcale nie dzieci. Co było takie najdziwniejsze, jakiś taki wymysł totalnie z kosmosu? Bardzo duża liczba dzieci i 7 Mikołajów. I to jest po prostu... Czy chcesz podjąć swoją pierwszą pracę w gastronomii, po prostu być kelnerem? Czy chcesz robić praktyki, czy staż, czy gdzie, w jakikolwiek innym zawodzie? Myślę, że bardzo ważne jest zaangażowanie w swoje działania. Jakaś taka odpowiedzialność za to, co chcesz robić. Że się umawiasz z kimś, że będziesz o tej godzinie w tym miejscu, to rzeczywiście się z tego wywiązujesz. 5 raczek, 3 razy umarł pies, 2 razy pogrzeb dziadka. To naprawdę nie są z mojej strony wygórowane albo jakieś... Ja wiem, bo ja czasami też korzystam z usług innych animatorów. I też się spotykałem z tym, że w nocy po prostu wszystko jest dopięte i dostaję sobie, no jednak mnie nie będzie. To uważasz, że każdy się nadaje do animacji, czy nie? Biorąc pod uwagę każdy aspekt. Kochasz swoją pracę, co? No, słuchaj, nie pracowałabym w tym miejscu, gdybym tego nie lubiła.